Siemaneczki, oziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, nadszedł moment, w którym po raz trzeci, ale po raz pierwszy weźmiemy średnią wersję ikony za właśnie footswapy. No i co, standard na 14 kart uzbieraliśmy. No i przepalamy oczywiście po 7 kart na tą, tym razem nie podstawową, tylko średnią wersję ikony, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj coś dobrego poleci, bo w poprzednich możecie sobie zobaczyć, że nie były to najlepsze dropy, no ale co, dostajemy oczywiście jakieś monety, no i co, paczka średniej wersji ikony ukończone, no i co, możemy sobie już przejść do sklepu i otworzyć naszą paczkę z ikoną. Właśnie, pokazuję wam tutaj składnik, bo parę osób mnie pytało właśnie o skład, tak się przedstawia. W grze oczywiście to jest zmieniane na 4-1, 2-1-2 z Neymarem na SPO, Petit, SPD, SP, Pogba i Wijnaldum i napastnik Rashford. A jeszcze Marco Royce na napastnika również idzie z Rashfordem. No i co, więc mam nadzieję, że taki hulit jakby poleciał, to na miejsce tego Wijnalduma mógłby wejść, ale no oczywiście no to jest bardzo mała szansa. No to pośrednia wersja ikony. Ja liczę oczywiście na coś dobrego, ale wiemy jak jest właśnie z tą grą i z tymi trafami. I uwaga, lecimy, średnia wersja ikony. I co, mamy oczywiście białą flarę i Włochy SPO. Jest to, czy to jest Zola? Nie, to jest, patrz, 9-1. To nie jest chyba zły drop, o ile się nie mylę, bo to nawet był chyba 8-6. Więc trafiamy Baggio. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi i wiecie co? Chyba jestem zadowolony, bo ta ikona wygląda naprawdę solidnie ta ikona. Czekajcie, zaraz sobie jeszcze wejdę i sprawdzę jak to mniej więcej się prezentuje, ile ona kosztuje i tak dalej, i tak dalej. A few moments later. Dobra, więc tak, sprawdziłem sobie cenę i tak. Kosztuje na PC-cie Baggio niecałe pół miliona właśnie końców. Pod względem overalla to nie jest jakoś bardzo zła ikona, bo były o wiele gorsze. Więc myślę, że to jest dobry drop i myślę, że na pewno będę chciał go sobie przetestować na nadchodzące Food Champions. Nie wiem jak to jeszcze rozwiąże. No ale zobaczymy, może będzie z ławki wchodził, nie wiem. Podzielcie się oczywiście swoimi dropami, napiszcie czy uważacie, że to jest dobry drop, czy nie. Ale względem poprzednich dropów myślę, że Baggio to jest na pewno lepszy drop niż tamte właśnie dwie ikony, które otwieraliśmy za poprzednie footswapy. Więc no ja się z wami żegnam, piszcie co oczywiście trafiliście. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.